Siemanko drodzy widzowie, Albert Odzimkowski dzisiaj moim rozmówcą. Cześć Albert. Witam, witam Ciebie i witam Was serdecznie. Jak po treningu, Albercie? Zmęczony, zadowolony. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także jestem zadowolony z treningu, jestem zadowolony ze swojej formy, także same plusy. Twoją formę też się przyjdzie nam niebawem ocenić, ale to za chwilę. Może ocenimy to, co się wydarzyło. Cave MMA 3 było we wrześniu, występ w catchweight. I ten występ od razu był w catchweight dlatego, że spodziewałeś się swojej walki na gali KSW 88 w Radomiu. A gdybyś przegrał tamto starcie, to czy dalej byś się spodziewał tej walki na KSW? Jakby to wyglądało? No przypuszczam, że duża by była szansa na to, żebym nie zawalczył. Dużo na pewno zależało od tej walki. Oczywiście nie było, tego nie było to powiedziane wprost, ale nie było trudno się domyślić, że po ewentualnej przegranej by to po prostu nie wyglądało zbyt dobrze, więc brałem taką ewentualność, że jeśli bym przegrał ten pojedynek, ale nie brałem ewentualności, że przegram. Wiadomo, że wychodzę do walki tylko i wyłącznie po to, żeby odnieść zwycięstwo. To oczywiście taka możliwość istniała. To po co ci ta walka była, skoro już wiedziałeś, że masz w zasadzie zaklepany występ w Radomiu, że jest gala, bo o tym się w kuluarach już mówiło wcześniej, że to KSW 88 odbędzie się w Radomiu. Po co była ci ta walka na Kejwie we wrześniu w takim razie? Mój menadżer Artur Staszewski odezwał się, że jest taka propozycja. Odezwali się właściciele Cave, byli zainteresowani moją osobą. Ja też byłem po długiej przerwie. Ostatnia walka stoczona w listopadzie na gali KSW, wtedy była przegrana. Także mniej więcej to się wszystko spinało. Ja na pewno też od maja troszeczkę jakby ogarnąłem cały taki plan treningowy. Udało mi się to tak poukładać, żeby głównie jeśli chodzi o sam ten priorytet na chwilę obecną, to właśnie skupić się mocno na tych treningach. Była walka, wydaje mi się, że też fajna walka troszeczkę przy mniejszej publice, przy mniejszym takim, jak to powiedzieć, anturażu. Ja też takiej walki na pewno potrzebowałem i tak jak powiedziałeś też, to było może nie przetarcie, ale na pewno to była taka dobry sprawdzian przed walką na gali KSW w Radomiu. Jednorazowy występ w tym Cave, czy gdzieś tam były rozmowy i gdyby była możliwość, to chciałbyś to powtórzyć, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Nic nie zaprzeczam, nic nie wykluczam. Na pewno teraz się wiadomo skupiam 100% na najbliższej walce. Kontrakt miałem jednowalkowy i też jakby rozmawiałem z właścicielem Marcinem i jakby oni też, jeśli będzie taka możliwość na przyszłość, żeby zawalczyć u nich na gali, to też nie wykluczają i przynajmniej tak odebrałem z rozmów, że również są zainteresowani moją osobą na przyszłość. Oni chyba w ogóle mają taki model biznesowy, że podpisują zawodników tylko na kontrakt na jedną walkę. Chyba Adam Kowalski jest jedynym wyjątkiem tam w Cave'ie, że ma ten kontrakt ciut dłuższy. Natomiast przejdźmy do tego, co już wywołałeś, a mianowicie Święto Niepodległości, 11 listopada, Radom, KSW 88. No i co, jadą świry, jadą, nie? Jadą świry, jadą, jedzie Radom, Radom. No fajnie też przyjęło się pierwsze KSW w Radomiu. Też miałeś, Jaru, okazję zobaczyć. Nasza publika naprawdę lubi kibicować, bardzo docenia również sporty walki. Wydaje mi się, że miasto Radom się powoli takim staje miastem wojowników. Wcześniej ja tak mówiłem o Szczecinie, teraz wydaje mi się, że Radom ma wielu fighterów, którzy biją się na fajnym poziomie i to KSW naprawdę świetnie się przyjęło. Też rekordowa taka sprzedaż biletów, te bilety rozchodziły się bardzo szybko i również rozchodzą się teraz bardzo szybko. Jest 2,5 tygodnia do gali. I ta sprzedaż jest, na pewno będzie pełna hala, ludzie się interesują, wiadomo też każdy mówi w kuluarach pyta się o walkę wieczoru, tak, starcie Patryka z Rutkiem, widać, że ludzie również żyją tym pojedynkiem, nawet bym powiedział, że troszkę są podzieleni w opiniach, także wydaje mi się, że same plusy pod względem sportowym dla promocji miasta, no i przede wszystkim dla kibiców, bo przede wszystkim ci, co byli na hali, to naprawdę bardzo fajnie wspominają, bo nawet rozmawiając z ekipą KSW, z ludźmi z ekipą KSW, to mówią, że naprawdę przez kilkanaście lat, jak byli wtedy pierwszy raz, wiadomo, Nowy Sącz teraz też naprawdę dał świetnie czadu, to ciężko było, żeby znaleźć publikę, która tak w taki sposób żywiołowo reagowała, kibicowała i co najlepsze było tak, że był doping przez wszystkie walki. I tak naprawdę, bo wiadomo, ja miałem chyba czwartą walkę wtedy z Tomim Queenem się biłem
i ta hala była od samego początku wypełniona. Nemanja Nikolić twoim rywalem będzie i jest to mocny rywal, no i jedyna porażka w karierze właśnie tutaj odniesiona w KCKSW. Bartosz Leszko okazał się od niego lepszy. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tamtej walki, na co musisz uważać? No i jaki masz plan na zwycięstwo w tym pojedynku? Wiadomo, walka zaczyna się w stójce. To jest zawodnik, który bardzo mocno zaczyna. Ja też lubię czasami mocno zacząć, ale też potrafię przesypiać początki. Na pewno na to muszę uważać, ale też nie mogę tego mieć zbytnio z tyłu głowy. Mocny gość, tak jak powiedziałeś, tylko jedna porażka. Dobry zapaśnik, lubi również wdać się w taką mocną bitkę. Wiele wygranych w pierwszej rundzie. Mocny gość i ja też mam świadomość, że jakby na papierze, czy według zakładów bukmacherskich, nie jestem tutaj faworytem, ale ja się faworytem przed tym pojedynkiem czuję. A czujesz, że to jest taka walka ostatniej szansy dla ciebie w KSW? Znaczy, jeśli mówię o sportowcu, no bo pewnie na stanowisku komentatorskim zostaniesz niezależnie od wyniku tego starcia. Natomiast no, może tak być, że w roli zawodnika KSW będziemy chciało ci podziękować, jeśli odniesiesz porażkę. Czy jest jakaś presja dodatkowa? Jak się czujesz? Wiesz co, ja staram się zbytnio na tym nie skupiać, bo wiadomo, to są jakieś takie negatywne myśli, dodatkowa jakaś taka presja. Wiadomo, ja wychodzę tam wygrać, dać przede wszystkim jak najfajniejszą walkę, ale to co najważniejsze, dopisać kolejny zielony kwadracik do swojego rekordu, odnieść 14 zwycięstwo w zawodowej karierze. Zadanie trudne, mam tego świadomość, ale wiem, że jestem w stanie to zrobić. Także oczywiście, patrząc całkowicie z boku, obiektywnie, oczywiście być może jest taka możliwość, będzie trzeba się gdzieś tam odbudowywać i tak dalej, to po prostu jest taka możliwość, ale jakby nie staram się zbytnio nad tym rozwodzić, zaprzątać głowy. Skupiam się na tym, żeby zbudować jak najlepszą formę, skupić się w 100% na treningach, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia. I to jest jakby dla mnie całkowity priorytet. Wiem, że mam wszystkie narzędzia, żeby tą walkę wygrać i z takim nastawieniem wchodzę do klatki. Mówiłeś, że dużo zmieniłeś od maja w swoim treningu. Co dokładnie zmieniłeś? Jakie to są zmiany? Przede wszystkim zmiana troszeczkę priorytetów. Wiadomo, że w ostatnim czasie można było mnie widzieć jako komentatora w klatce chociażby KSW, ale również przy klatce Strive. Również komentowałem chociażby dla organizacji Cave czy Votore. Również byłem cotygodniowym ekspertem, gościem w programie Octagon Live dla kanału sportowego. I jakby już podczas tych przygotowań do ostatniej walki z Gilem Carvalho, przepraszam, Gilem, bo może by się obraził, ale mam nadzieję, że żadni brazylijscy kibice nie słuchają, a może słuchają, może są dwujęzyczni, także też fajnie. Jakby przedstawiłem całkowicie priorytety. Wiadomo, wiedziałem, że też Albertowi lat nie ubywa, tylko przybywa, ma 34 lata. Czuję się zdrowy i jakby chciałem na maksa z tego całkowicie wycisnąć jak najwięcej. Takie mam założenie. I te priorytety były postawione całkowicie na trening, na sport, co przyniosło zamierzony efekt. I oczywiście w przyszłości, wiadomo, jeśli już tego zdrowia nie będzie, to wiadomo, że to jest też bardzo fajna alternatywa. Ja też kocham MMA. Chciałbym być na pewno jak najdłużej przy sporcie w klatce, ale też są takie plany, żeby w przyszłości właśnie przy tym sporcie pozostać. Czasami troszkę też z drugiej strony. Wydaje mi się, że to jest coś fajnego. Ja to lubię, ja to kocham i sprawia mi to naprawdę wiele, wiele radości. To jakie masz plany sportowe na 2024, zakładając oczywiście, że w Radomiu dopiszesz ten zielony kwadracik do swojego rekordu? Ile walk i jakie cele sportowe sobie stawiasz? Wiadomo, to też, Jaru, nie ma tak co za bardzo wybiegać. Na pewno wiele odpowiem, wiele odpowiedzi da mi ta walka. Wychodząc do tego pojedynku, wychodząc po zwycięstwo, tutaj wiadomo, nie ma co wybiegać zbytnio w przód, ale w przypadku ewentualnego zwycięstwa i tylko taką biorę opcję pod uwagę, chciałbym na pewno te 3 walki w roku zrobić. Ja zawsze byłem również zawodnikiem takim startowym, który nawet udawało mi się kiedyś starty zawodowe przeplatać startami amatorskimi w kickboxingu, czasami w zapasach. Ja jestem zawodnikiem startowym, który po prostu dobrze się czuje w treningu i wszelkie takie rozbraty treningowe
które oczywiście też wcześniej były spowodowane przez kontuzję wcześniej, bo ja jednak 11 razy musiałem się pokroić. W 2018 doznałem poważnego urazu, który mnie wykluczył na 3 lata i ja naprawdę nie wierzyłem w to, że ja wrócę do sportu. Też jakby te moje plany, priorytety sportowe troszeczkę się wtedy też pozmieniały i może nie chcę mówić, że wróciłem tak na pół gwizdka, ale troszeczkę tak to wyglądało nie do końca profesjonalnie, jeśli chodzi o prowadzenie się jako sportowiec. Nie piję tutaj do mojej ostatniej formy w ostatnim pojedynku, chociażby nawet takiej wizualnej, ale na pewno teraz pod tym względem właśnie dużo pozmieniałem, że postawiłem całkowicie na dobre prowadzenie i co najważniejsze, wiesz, ja wchodzę naraz na salę i naprawdę mam dużo z tego frajdy. Powiedziałem sobie, tak stanąłem sobie przed lustrem, pogadałem sobie sam do siebie w maju, wziąłem się za siebie, prowadzę się dobrze i co najważniejsze, sprawia mi naprawdę to wiele, wiele radości i samo przebywanie na macie, możliwości trenowania, rozwijania się i po prostu to jest fajne, naprawdę jestem szczęśliwym gościem. Jacek Sieksa, gać, debiutuje też na gali w Radomiu. Macie okazję tutaj razem trenować. Tyle, że wypadł mu przeciwnik. Wczoraj obiegła informacja, że Stoi Menów doznał jakiegoś poważnego rozcięcia. Widziałem tutaj po lewej stronie już gremium chyba dzisiaj debatowało, co z tym fantem zrobić. Czy masz jakieś przecieki, czy wiesz, kto może z Sieksą zawalczyć i czy jego występ na gali w Radomiu jest niezagrożony? Jak to wygląda? Wiesz co, wydaje mi się, że występ jest niezagrożony. Na pewno znajdziemy jakiś zastępstwo. Przepraszam, my znajdziemy. No. Dyrektor sportowy Wojciech Frysiewski na pewno znajdzie godne zastępstwo. No, Jacek naprawdę jest gościem, który bardzo szybko się rozwija. Wiadomo, wiemy, że to jest wyborny striker, bardzo fajne walki widowiskowe na dobrym tempie. Ma czym uderzyć, mocna prawa, lewa ręka. Rekord 2-0, ale jeśli chodzi o to doświadczenie spikowe jest bardzo bogate. Jeśli chodzi o takie aspekty zapaśnicze, parterowe, ogólnie grappling, to bardzo szybko się rozwija, to też jest silny koń, duży jak na tą kategorię wagową. Także ja jestem po prostu przekonany, że to będzie bardzo fajna, widowiskowa walka, niezależnie kogo dadzą. Ja na pewno chciałbym jakiegoś strikera, jednak ja mam przyjemność z Jackiem wymieniać ciosy i on naprawdę, jeśli chodzi o ten aspekt strójkowy, jest bardzo, bardzo wyszkolonym gościem z potężnym uderzeniem, który potrafi narzucić dobre tempo. Fajnie też tą stójkę układa i mimo, że czasami te akcje są z jego strony bardzo brutalne, widowiskowe, ale przede wszystkim są poparte naprawdę bardzo, bardzo dużą techniką. I wiesz, i on też jest nastawiony. On jest nastawiony na zwycięstwo, na rozwój. Widać, że to też mu przynosi jakby wiele frajdy, sama możliwość treningu i lubi się uczyć. Także ja jakby też czekam na tą walkę. Oczywiście nie wiem, czy będę miał przyjemność ją oglądać, ale na pewno nadrobię i oglądajcie tą walkę, bo tam na pewno nie należy mrugać. Rutkowski Kaczmarczyk. No tutaj jest mi ciężko być po której stronie. Nie jestem po żadnej stronie. Znam jednego i drugiego bardzo, bardzo długo. Też my jakby żyjemy w dosyć takich bliskich relacjach zarówno i z Patrykiem, i z Rutkiem. Dlatego patrząc na ten pojedynek, to co, jakie mam według niego oczekiwania, to nie chcę, żeby nikomu przede wszystkim stała się zbyt duża krzywda, żeby te chłopaki nie stracili zbyt wiele zdrowia. Oczywiście faworytem jest Rutek, patrząc tutaj no nie trzeba być żadnym asem dedukcji, śledząc karierę jednego i drugiego, że zawodnikiem jakby lepszym na papierze, wyżej notowanym w rankingu, który bił się z mocniejszymi rywalami, jest Daniel Rutkowski. Ale znowu z drugiej strony Patryk Kaczmarczyk wydaje mi się, że jeszcze nie miał okazji jakby pokazać pełni swoich możliwości. Ja też nie ukrywam, że jestem też zaskoczony, zaskoczyło mnie to wszystko, że to wszystko tak bardzo szybko się potoczyło, że ta walka właśnie wieczoru jest w Radomiu, że jest takie zestawienie. Na pewno więcej do stracenia ma tutaj Rutek, to on jest zawodnikiem wyżej notowanym, a Patryk tak naprawdę tutaj nie ma nic do stracenia. Ale też patrząc na postać Patryka, jak ten chłopak się rozwija, naprawdę on dużo u mnie. Nie można w żaden sposób go skreślać. Ja te szanse bym rozkładał 60-40 i wydaje mi się, że dużo nam odpowie przede wszystkim pierwsza runda, w jaki sposób zawodnicy będą chcieli ją poprowadzić, kto tak naprawdę narzuci
swoje warunki gry. Ja też wiadomo, będąc nie wiem, w rozmowie z jednym czy z drugim, po prostu w ogóle na ten temat nie rozmawiamy, bo po prostu by to było z mojej strony przede wszystkim nieładne. Nieładne i ja trzymam kciuki za obu, wszystkim trzymam kciuki za ich zdrowie. Dojdzie też wiadomo do jednego ciekawego starcia w twojej kategorii wagowej. Bartek Leśko, Piotr Kuberski. No kurde, tutaj szykuje się niesamowite starcie. Ciężko chyba wskazać faworyta. Jak ty miałbyś ocenić go w roli dzisiaj eksperta? Sztos zestawienie, tak jak powiedziałeś. Ja pamiętam Kuberskiego, kiedy doznawał kontuzji na obozie w Witkowie organizowanym przez Łukasza Bosackiego. Potworna kontuzja kolana. Długo wykluczyła Piotrka ze startów. Piotrek obecnie trenuje w Ankosie. Widać, w jaki sposób się rozwija. Jest naprawdę dużym średnim, który dysponuje bardzo dobrym boksem. Ma też czym uderzyć przede wszystkim, jeśli chodzi o zapasy. W końcu Ankos MMA, ale on zawsze miał tą smykałkę do grapplingu. Jeśli chodzi o zapasy, jeśli chodzi o grę poddań, jest bardzo, ale to bardzo wyszkolonym gościem. Też wydaje się zawodnikiem takim mocnym fizycznie. Bartosz Leśko, przede wszystkim zawodnik, który dobrze czuje się w dystansie, jeśli chodzi o grę stójkową. Bogaty festiwal kopnięć, ciosy proste, poruszanie się na nogach. Gra parterowa też jest na wysokim poziomie. Wydaje się, że no przede wszystkim Bartek powinien trzymać tą walkę w dystansie, a raczej jest zawodnikiem, który będzie starał się wywierać presję, narzucać presję boksem, zapasami, będzie Piotrek Kuberski. Tak jak powiedziałeś, to bardzo równe starcie. Mnie przede wszystkim w tej walce najbardziej cieszy angaż Kuberskiego, bo uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo duże wzmocnienie dla tej kategorii wagowej. I ewidentnie widać, że on jest teraz absolutnie, jeśli chodzi o całą swoją karierę, w takiej swojej najwyższej formie i jednak z walki na walkę pokazuje coraz więcej. Ja też wiele oczekiwałem od jego starcia z Wojciechowskim i znam też również bardzo dobrze Kamila, wiem jak świetnym jest zapaśnikiem. Wiele też również treningów spędziliśmy razem na macie i tak naprawdę Piotrek nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, kto był lepszy w tym pojedynku. Pojedynek wygrany przed czasem. Chłopak ma bardzo taką chłodną głowę, dobrze przede wszystkim jest poustawiany, poukładany technicznie, ale też ma bardzo chłodną głowę i wydaje mi się, że naprawdę w tej kategorii wagowej dużo, dużo namiesza w organizacji KSW. Ostatnie pytanie, Albert, na sam koniec. Takie podwójne, mianowicie dotyczące właśnie tematu, którym już troszeczkę poruszyliśmy, mianowicie komentowanie gali, praca w kanale sportowym. Może od kanału sportowego zacznijmy. Stanowski odchodzi, gdzieś tam informacja się pojawiła. Czy to znaczy, że kanał sportowy będzie bardziej sportowy, pojawi się więcej materiałów o sporcie? Czy wiesz w ogóle, w którą stronę to wszystko ma iść? Ciężko mi jest powiedzieć, bo jakby no nie należy do zarządu. Wcześniej ten zarząd stanowiło 4 uczestników, teraz będzie 3. Ja też miałem przyjemność porozmawiać z Mateuszem Borkiem. Na pewno ta cała sytuacja jest takim zaskoczeniem na pewno dla fanów. Też przypuszczam, że częściowo dla samego zarządu, no bo jednak zbudowali bardzo, ale to bardzo fajny produkt, ale też wiadomo, czy Smoka, czy Pana Pola, znam tylko dzień dobry, cześć, cześć, ale znam Matiego i wiem, jak jest osobą kreatywną, jak tak naprawdę potrafi zawsze coś fajnego wymyśleć, fajny content i wydaje mi się, że może właśnie będzie coś nowego, czymś, kto będzie, właśnie będzie można jeszcze dodatkowo zaskoczyć tym widza właśnie czymś niekoniecznie sportowym. Także wydaje mi się, że wszystkim trzeba czekać i na pewno będzie coś nowego. Trzeba pamiętać też, że już Mati niedługo będzie obchodził 50, może coś fajnego wymyślą. Także należy czekać, należy śledzić. Na pewno kanał sportowy się nie zamyka. Dużo pracy się zapowiada, czy na razie to wszystko jest na drugim planie i skupiasz się na karierze zawodniczej? Jak to wygląda z twojego punktu? Pracy jest dużo. Rozpocząłem budowę domu. Jest taki, mam 2 synów. Jeśli chodzi o rodzinę i wiadomo, ten czas mam bardzo taki wypełniony, ale też, jak powiedziałeś,
jest założenie na tą walkę i przede wszystkim skupić się całkowicie na tyle, ile zdrowie pozwoli, na ile ta forma pozwoli, jak najdłużej, żeby po prostu wycisnąć z tej formy sportowej, ale oczywiście ta taka alternatywa poboczna między startami, jak najbardziej tak jak powiedziałem, lubię to robić, robię mi to ogromną frajdę. Wiadomo, że jak już będę miał troszeczkę więcej czasu poza sportowo, ale mam nadzieję, że to będzie jak najpóźniej, to będę mógł się jakby jeszcze bardziej rozwinąć względem swojego warsztatu i troszeczkę bardziej tą głowę uruchomić w tym kierunku, ale wydaje mi się, że jakby tej pracy komentatorskiej czy w kanale sportowym, jeśli wszystko będzie tak, jak ja planuję, nie będzie dużo więcej. To będzie tak naprawdę w zależności od okresu i to będzie wszystko będą wszystko dyktowały starty. O, także co, no nic nie pozostaje mi innego, jak życzyć Ci powodzenia 11 listopada. Przede wszystkim zdrówka, żeby tam się nic nie wydarzyło złego w międzyczasie w drodze do tej gali. No i co, szanowni widzowie? Albert Ocimkowski, 11 listopada, KSW 81, radomska gala. Kibicujemy, nie? Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na wywiad. Dziękuję, Jaru, bardzo. Wam też również dziękuję za to, że dojechaliście do samego końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich swoich kibiców. Zapraszam na halę do Radomia. Pozdrawiam wszystkich sponsorów. No i dziękuję tej mojej małżonce, że ze mną wytrzymuje. Choć ja nie jestem taki zły. Trzymajcie się. Dzięki.